What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5. Rozpoczynamy misję drugą pod tytułem Clifford. That's it. No more wheels from here. Alright, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. List od Morrisona. Od czasu, gdy ostatni raz napisałem coś na kształt listu, minęło jakieś 30 lat. Nie mam maszyny do pisania ani niczego podobnego, więc niestety póki co musisz zadowolić się moim pisem odręcznym. Słyszałem, że wracasz do Redgrave. Nie bardzo wiem, do czego mógłbym ci się przydać. W przeciwieństwie do ciebie nie jestem ani najbystrzejszy, ani najsilniejszy. Biorąc jednak pod uwagę moją profesję, mogę ci przynajmniej podrzucić kilka tropów. Trudno powiedzieć, czy będą dla ciebie przydatne, ale zawsze to lepsze niż nic, prawda? Gdy poznałem Dantego, posługiwał się innym nazwiskiem. Tony Redgrave. Zgaduję, że cię to zaciekawiło, co? Tony Redgrave? Redgrave City? Z wielu okoliczności? A może coś więcej? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Myślę sobie jednak, że skoro już zmierza w tamte strony, może udać się poznać prawdę. Dlatego właśnie postanowiłem ci wyjawić wszystko, co o Dante, jakiego ja znam. Codziennie dzielę się z taką wiedzą, chłopcze, lepiej to doceń. Okej. Okay. List od Morrisona. Im więcej misji zdołasz ukończyć, tym więcej będzie dostępnych do wyświetlenia informacji, takich jak list od Morrisona. Dokumenty są widoczne w menu głównym w sekcji Biblioteka w galerii. Okej. Are we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Okej. Oczywiście w oryginale będziemy. Nie ma co póki co używać tego super stroju. Hey, hey. O, proszę! Następca pogromcy demonów Uvertura. Gerbera. Niebieskie fale uderzeniowe. Gerbera GP01. Demoniczne spotkanie z geniuszem. Ciekawe. Teraz pewnie wszystkie dostępne mi teraz pokażę. Lubisz makaron? Błono! Makaronowy niszczyciel! Kto wpadł na pomysł czegoś? Ja chcę to przetestować, jestem ciekaw, co to robi. Długa przyjemność, to już znamy. Ale patrz, ma taką miniaturową nawet tą statuę boską. Ciekawe. Wierny pomocnik, mego niszczyciel. Zajebiste. Okej, póki co to tyle. Dostosuj, tak. Poskramiacz, tam może uzupełnić zapas poskramiaczy i ich szczególne właściwości pomagają w walce. Tylko pamiętaj, by zaopatrzyć się w nie, zanim wyruszysz w drogę. Sprzęt. Tutaj mogę kupować kulki. Dobra, nie, mnie interesują na razie zdolności. Mam 20 tysięcy prawie. Zobaczmy. Najpierw zdolności. Co my tu mamy? Mocna zaczepka. Prowokacja dostępna tylko dla tych, którzy zapłacili wysoką cenę. Podnosi rangę stylu bardziej niż zwykła prowokacja. Ha, ale ja to mam, czy... Naciśnij i przytrzymaj w dół item. I prowokacje, okej. Okay. Mam nadzieję, że to już jest dostępne. Tutaj co, szybkość? Tak, to oczywiście chcę. No właśnie nie wiem, czy jest dostępne, czy nie. Szybki unik. No, może być dobry. Szybki unik 2, to podziękuję. Przejęcie linką. Zwiększenie zasięgu. Dobra, na razie odstawiamy. Wymiana 2. Zwiększ moc pocisków. Mhm. Gdy lewa ręka zacznie świecić. Okej. Okay. Na razie zostawiamy. Czerwona róża. Imponujący atak z biegu. Gwałtowny atak z góry. To potrzebuje. Kombo czerwonej królowej też potrzebuje. Mam jeszcze 8000.
Wirująca ruletka to jest w powietrzu. Tasowanie to jest... Unik... O Jezu, po uniku? Nie! To po uniku to ja prawie nigdy chyba tego nie wykorzystam. Albo bardzo rzadko. Dobra, to kombo czerwonej królowej... C w takim razie? Jeszcze jest D! Okej, to jest takie... mocniejsze. Napęd. Za 3800 drugi poziom. No, tutaj maksymalny napęd, to właśnie to, co mówiłem, że dobre wyczucie po ataku i mamy maksimum. Poskremiacz plus. Okej, możemy sobie wziąć większy magazynek, czemu nie? Ile mogę? 8 mieć maksymalnie, okej. Nieźle. Dobra, nie kupię już niczego. Edytuj, zobaczmy. Dajmy sobie tutaj Gerberę. Tu dajmy tego niszczyciela, a tutaj dajmy tego... mega niszczyciela. A ten makaronowy niszczyciel mnie naprawdę intryguje. No, to będzie dobre. Tutaj niebieska kula, czyli powiększenie paska. Mogę kupić takich 6. Dobra. Tutaj poskramacz plus 2. I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, mamy niecałe 400, no lekko ponad 350 czerwonych kul. Zamykamy. No i lecimy dalej. Do stosy. Dostęp do ekranu dostosy może uzyskać z menu misji. Dobre przygotowanie to podstawa, jeśli chcesz walczyć w wielkim stylu. Dobra. Dobra, początek misji zatem. Jak ja żałuję, że nie mogę zmieniać tych rąk tak na bieżąco, nie? Tak się rozglądam z jakimiś sekretami już, nie? Ale... chyba jeszcze nie teraz. I proszę, mam już od razu odblokowaną tę szybkość. Co się z tymi ludźmi, kurde, stało? Poza tym, że już ewidentnie nie żyją, więc takie cięcie lewo-prawo to raczej różnicy im nie zrobi. Kurde, double jumpa mi dajcie z powrotem. Tak mi się dziwnie, jako Nero gra bez tego double jumpa. Dobra, tutaj pusto widzę. Tylko w sumie co tu będzie właśnie? To będzie normalnie sekretna misja, czy będzie coś innego? To jest pytanie. A rozumiem, to jest ten cały Clifford, tak? Ranga stylu. Ilość zdobytych przez ciebie punktów stylu oraz ranga stylu, jaką uzyskujesz, zależą m.in. od różnorodności oraz długości kombinacji ciosów, jakie wykonujesz. Ranga wpływa na punktację na ekranie wyników misji. Ono. Co jest? No miał być to drugie kombo. O właśnie, te kombinacje miałeś wykonać. Czekaj, Boże, muszę tym przecież... wydupić. No, ej! Okej, chyba wsadziłem w tą jedną właśnie tę rączkę i teraz mnie to przyciągnęło. Dobra, mamy A. No, powiedzmy, że to jakoś wyszło. Ale nic poza tym. A ta muzyka, która gra, jest zajebista. Dobra, moment, muszę sobie zobaczyć jeszcze raz te umiejętności. Tutaj, królowa. 4. Kombo czerwony, dobra, to jest co? Okej, no, raz, dwa i spamuj Y. I tutaj. A nie, to jest raz, czekaj, dwa, czekaj, a potem spam.
A tutaj właśnie raz, dwa i potem te cztery ataki. Zobaczmy. Raz, dwa. O właśnie, to jest to. To też chciałem wykonać. Co jest? A tutaj coś. Dobra, zaś się te widzę, przetargowują. Jak idealnie uniknąłem ataków. Ładnie. Dobra. Tutaj. Pusto. Co jest? Jaki laser! Dobra, idziemy po nią, nie? Hono! Okej, czyli tutaj te... nie ma takich posągów z tymi, tylko mamy te empusy czerwone. Ja chcę więcej dostać tych orbów. Okej, tu mogę wejść na górę. Zebrano czerwone kule z nieoczywistego miejsca. Okej. Dobra, fajne trofeum. Fajne. Dobra, a jak zrobić ten atak w dół? Myślałem, że będzie po prostu... będzie tak o po prostu. Naciśnij... Aha, muszę namierzyć do tyłu i bumper. Znaczy i Y, okej. Dobra, ma to, nie powiem, ma to jakiś sens, no ale wolałbym, żeby już pod jednym guzikiem po prostu było, znaczy, może nie w tył, tylko w przód, nie? Cool guys don't look at explosions. O, tych znam z trójki, nie sądziłem, że się pojawią. Awangarda, piekielna Kaina. Okej. Okay. No kurde, za długo czekałem. Albo za mało właśnie. Dobra, dawaj, raz. Jak muce go, kurde! No na S-kę niestety nie dało się wbić, ale coraz bliżej, już A było. Już było A. Zobaczmy, co tu się kryje dalej. Szkoda, że mogę naprawdę zmieniać, kurde, wciskać po prostu trigger jeden, znaczy boże, trigger. Czekaj, może? Okej, tu się trochę wywaliłem. Zapomniałem, że wciśnięcie lewego bumpera to jest zniszczenie właśnie tej. Zniszczenie protezy, no ale mamy tego niszczyciela makaronowego przynajmniej, to jestem ciekaw, jak tym się będzie walczyło. Te trochę żyćka. No, interesująco, to na pewno. Okej, okay, co teraz? Looks like I'm gonna make it there before you do, V.
Okej, tutaj trochę czerwonych orbów. Tutaj też. I... Trying to stop me. Oh, whatever shall I do? Spadaj. Yeah, I can make this work. Młode Nidhoga. Pisklę pasożytniczego Nidhoga żeruje na osłabionych fragmentach Clifforda, niszcząc jego strukturę wewnętrzną. Okej. Okay. I co, dajemy tutaj? Ja blokowuję przejście. Ej, to jest fajnie przemyślane. To już czekam na zagadki środowiskowe, gdzie będę musiał szukać tego piskleka, żeby się przedostać dalej, nie? Kurde, czemu od razu ekwipuję tę protezę, którą podniosę? To jest zbyt głupie. Ja z tego makronowego niszczyciela jeszcze trochę pokorzystać, a nie mogę. Dobra, mam iść chyba na górę. Następny cel, jeśli się zgubisz, naciśnij i przytrzymaj lewą gałkę, skręć kamerę do następnego celu. I trzeba tak się walczyć, okej. Okay. Okej, okay, mam iść tam. Dobra, no to ja sobie oczywiście najpierw pójdę w stronę przeciwną. Ono! Co jest? Czy z Almikamera zgłupiała na chwilę, nie? Kurde, wyleciała mi gdzieś totalnie poza ten. Poza kadr. Dobra. Tutaj mamy kolejne lapis klaka. Długa przyjemność. Dupnijmy sobie, czemu nie? Chociaż jak widać nie potrzebuję. Jak wygląda przeładowanie tej łapy, bo jestem aż ciekaw. Jezu, jak na złość! Poszedł? Nie, oczywiście, że nie. Raz. Czekaj. Raz. Dwa. I je. No i kurde, pełnego komba nie wykonałem, no bo zdechł w połowie. Ale może być. Dobra, i tutaj ogólnie pusto. Co jest wyżej? Tutaj nic. A tutaj mega niszczyciel. Spoko. Co on robi? Okej, wystrzeliwuję pocisk. I rozumiem, im bardziej się... O! A! Okej, dobra. Czyli już myślałem, że on to nastało, ale nie. Byłoby za pięknie. Dobra, pytanie iść tędy czy tamtędy? Chyba finalnie tak dojdę w jedno miejsce, więc pójdę tędy. Mamy młode. Dobra, zabieramy. Walkę. Poszedł! Ej, to było ładne. Taki jeden wielki, dupny pocisk prosto w pysk, nie? Coś pięknego. Dobra, torujemy sobie drogę w takim razie.
kolejnych z tych pasożytów. To wygląda jak taki przerośnięty kleszcz, tak na moje oko. Przerośnięty, czytaj, mocno już spity. Temu jeszcze mało, co jest najlepsze. Okej, jak na złość tędy nie przejdę, czyli idę tutaj w lewo. Chyba. A nie, tu się odblokowało przejście, czy tam po prostu mogę mieć trochę cool. The hell? Co jest? Tajne misje! Wykonując kolejne misje, natknięcie na specjalne wzory na względy na niektórych elementach otoczenia, tak jak ściany, sufity czy podłogi. Stań na świecącym punkcie w pobliżu i dostosuj kąt widzenia, by prawidłowo ustawić wzory. Dzięki temu uzyskasz dostęp do tajnej misji w tym obszarze. Tajne misje są wyzwaniami, za które otrzymasz nagrody. Po odkryciu tajna misja będzie dostępna w menu głównym i będzie można ją rozegrać dowolną ilość razy. Okej. Okay. Dobra, to gdzie mam się ustawić? A, tutaj. No. O. No. Cyk. Tajna misja. Wyeliminuj wszystkie demony. Okej. Okay. YOLO. Spróbujmy. Ciekawa ikona. A, no i oczywiście, że w limicie czasowym. Ale taka sama misja jak w DMC4 pierwsza, pamiętacie? Też tam było, żeby... dokładnie w tym samym limicie czasowym chyba tam było. To tam oczywiście były same te takie... straszydła, więc były to, wiadomo, łatwe demony do zabicia. Ono! No kurde, za ten! Raz, dwa... No, za... Jest! Mam pierwszą eskę! Dobra. Pull out the trigger. No i pięknie, no że eska, to jeszcze zrobiliśmy misję w wymaganym czasie. Pięknie. Zabieram ten fragment niebieskiej kuli. Magiczny niebieski fragment skrystalizowanych sił życiowych. Cztery takie dają kryształ podnoszący poziom energii życiowej. No i pyk, zaliczono. Bueno. To teraz jeszcze tylko achievy za podwójne S i potrójne S w walce, nie? Ale to już będzie trochę trudniejsze pewnie. I na pewno tego nie zrobię za pierwszym zamachem, przechodząc grę, coś mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jak później odblokuję więcej kombosów, to... może się udać. Ciekawe, czy to też jest mechanizm parady na tego typu, że jak gościu atakuje i ja jednocześnie z nim zaatakuję, to wtedy blokuje jego cios. No ty gnoju! Trzymaj w takim razie! I prawie na eskę wskoczyłem jedną taką akcją! Nie wierzę! Cudo! Po prostu cudo! Okej, coraz bliżej tego drzewka, czyli pewnie tego całego klifota, jak już powiedziałem wcześniej. Nie tylko ciebie mam wrażenie. Nero.
Tylko brakuje mi tego mojego ciosu z doskoku, nie? Jakim ja odblokowałem sobie już w jedynce. Jezus! Znaczy, w jedynce też, ale jako Dante. Tam było żądło. Tu mi chodzi, wiecie, ten taki doskok, że... Jak tak leci, jest takie... Nium! Tak leci dookoła, się kręci z tym mieczem, nie? Zwłaszcza przy maksymalnym napędzie to było dobre. Cool. Tutaj... Jak na złość blokada. Dobra, mamy A. No i trochę stylu też wpadło. Tam coś błyskało, widzę. Pewnie kolejna proteza. Gerbera tym razem, czyli dokładnie ta, którą przed chwilą zużyłem. Mega niszczyciel też tu jest. Okej, no to... Możemy, myślę, na spokojnie tę protezę... Przeładować! To jest strasznie dobre na jakieś grupki, mi się wydaje. Tutaj mamy sobie niszczyciela. Też go będziemy musieli, myślę, w miarę szybko zużyć, bo zauważyłem, że te protezy w miarę szybko wpadają. Wróć, w miarę szybko, w miarę często wpadają. Okej, mamy młode Cliffota. Boże, nie Cliffota, młode Nidhogga. Skoro jest młode, to znaczy, że gdzieś jest miejsce, gdzie mogę je użyć. To jak na złość nie przejdę, czyli gdzieś się muszę cofnąć. Albo i nie. A to kto? Piekielna Antenora. Brutal piekiel, czy jakoś tak, nie czytałem tego tytułu z góry. Oj! Jest! Jest parada dalej, dobra, bo teraz przypadkiem mi weszła, po całym dźwięku poznałem. Słyszeliście, takie było takie... Idealnie jak on się zamachiwał, też zamach był takie... Takie uderzenie o siebie mocne stali. I to było, to parada była właśnie. Okej, czyli też trzeba będzie zwracać uwagę na to, jak atakują i ewentualnie ich kontrować. Tylko właśnie to jest taki problem, że czasami lepiej jest uniknąć albo wbić się pierwszemu z ciosem, niżeli czekać na paradę, bo czasami parada może nie wejść i przez to styl może spaść. Więc trzeba uważać właśnie na to, kiedy się tego używa. Ale... Od czasu do czasu może wejdzie. Ale też wiadomo, nie na każdym tym da się to wykorzystać. Budki telefoniczne. Niektóre telefony wciąż mają aktywne linie. Podejdź do nich i je sprawdź. Okej, odbierz. Dobra. No. Kto dzwoni? Tell you what, you call me from now on, and I'll hustle on over. Okay. No dobra, można i tak. Telefon do Niko. Zadzwoń do furgonetki Niko, aby zamienić czerwone kule na umiejętności przedmioty. Każdy znaleziony telefon umożliwia kontakt z Niko. Zajebiście. A tu, dostosuj. Okej, no i jesteśmy tutaj. Szybkie użycie w trakcie misji. Dobra.
Tutaj tak jest sobie. Szczerze, chyba bym sobie wykupił tak. Ty pasa to jest co? Tak z rozbiegu. O Jezu, to jest to, o czym mówiłem! To jest właśnie ten to dziabnięcie. Tutaj większy zasięg. Większy zasięg, czy może chcę lepsze mieć combo od Czerwonej Królowej? No, oba mnie nie będzie stać. Coś w powietrzu. Unik do tyłu. Dobra, weźmy sobie tak. A ile jest za kolejnego poskramiacza? 7000. Dobra, to weźmy sobie te combo w powietrzu, tą wirującą ruletkę. To mi czasami wpada. I kolejne miejsce na poskramiacza. Cyk, kolejne za 15000, więc tego za szybko nie wykupię. Ale mam już przynajmniej opcję na 5 poskramiaczy, a nie tylko na 4. Okej. Okay. Co się tutaj będzie kryło? Pewnie boss fight. Bo coś tak się mnie wydaje, że chyba będzie bossik. Patrz, jaka tam jest arena w ogóle, nie? O, jeszcze cutscenka. Będzie boss jak nic. Call a doctor? W ogóle on tak spojrzał na i nic. Proszę, mam jakiegoś demona. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. No, chyba troszeczkę się pomyliłeś. Już ktoś... You? Królem już ktoś jest. I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Moją następną ofiarą? Rozjarzony kolos Goliat. Okej, okay. Ciekawe, nie powiem. Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to kill you. No come on, serio trafił. Okej, nie zadał mi damage'a, o dziwo. Dobra, muszę o unikach pamiętać, trochę bardziej niż w czwórce, gdzie praktycznie w ogóle ich nie używałem. Raz, dwa. LOL, to był fuks! Chodź, chodź. Co tu się kręci, człowieku? Demonie, przepraszam. Co jest? Zastał? Nie! Zastał mnie! Już! Nie ma!
Okej, dobra, kończymy tą fazę starcia, powiedzmy. No kurde, serio oberwałem! Dobra, bo trochę rozstaje niestety. Najmniej mi zaliczyło ten unik. Jest kula. Co? No nie! No co za skam! Już pewnie przy zielonej kuli, no! Czerwone czy za złote? Użyj złotej. Tak. Już tak bliziutko! No, wal się na ryj! Da się zrobić unik w powietrzu? Nie, nie da się. Jak na złość. Jaki owoc, gościu? Dobra, poproszę o żyćko. Ono jest tutaj, kamera jak na złość, nie chce mi poka... Dobra, złapało mi te kule na szczęście. What the hell? Co jest? Co mi całe to odbiło? Ale on jak Belial normalnie też się tak ładuje co jakiś czas. No nie! Serio jeszcze mnie to sięgło! Nie! Dobra! Dobra, żyję! Nic nie mówiłem. Nawet się nie odzywałem. Dobra, za kulę. Zostaliśmy tylko na 1500, więc tylko to użyję. Jezu, dwa razy zginąć w tak prostej walce, no to jest jakiś żart! No i pyk, jest po typie, no Jezu! Że tak prosta walka i dwa razy tu zginąłem! I curse my stars in bit of grief and woe. That made my love so high and me so low. Oh, hello. Co to za kot? Okay, nieźle. Tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. A nie, to chyba nie było to główne drzewo. You think Dante's still in there? O, no właśnie, tu jest to główne. If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood and
those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Okej. Rada jedno A. No i ostatecznie B. No gdybym pewnie nie ten... Gdybym się nie dał zabić dwa razy, może byłoby chociaż A, no ale trudno się mówi. Latający łowca. Tak się nazywa trzecia misja. 15 czerwca, 6.26. And cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Okej. Okay. Dobra, nie będziemy jeszcze rozgrywali tej misji, ale możemy dostosować sobie postać, czemu nie? Hey, I got a new arm for ya. Puenta, czyli rozumiem, to zrobiła z tego rogu Goliata i zamęt, moc przebijania stali. Ten zamęt wygląda intrygująco. Okej, okay. Mógłbym sobie napęd ulepszyć do drugiego poziomu i z chęcią to zrobię. Do trzeciego mi nie styknie niestety. Jeszcze. To i co, pasy też nie ulepszę. Coś dalej? Nie. Wymianę mógł ulepszyć w błękitnej róży. No i to jest wszystko, co mogę. Póki co. No to zróbmy to. No i wymiana trzecia za 35 tysięcy XD. Poskramacze mogę kupić. Tutaj magazynek, sprzęt. Specjalny zestaw magazynków Niko. W następnej bitwie. Nie. Ja tam sobie będę korzystał z tego, co mam. To dorzućmy sobie tutaj... No, może po kolei. Jedną taką gerberę. Jeden zamęt.
i... Albo nie, jedno niech będzie... Albo nie, dwa niech będą puste. To zrobimy tak. Gerberę tą odstawiamy i tą uwerturę też. I trzy, niech są jakieś trzy puste, bo jak potem zostawimy, będziemy mieli coś po drodze, to sobie zgarniemy to od razu. Chociaż dobra, jeszcze tak tą puentę, czyli mam już dwie, co nie? Nie, dobra. To tą jedną puentę sobie jeszcze zostawimy. Mógł sobie kulkę kupić z taką, no to kupmy, czemu by nie? Pyk, za 3500. Mogę jeszcze jedną kupić, albo złotą, ale nie, kupmy sobie taką zwykłą. Dobra. No i co? To będzie tyle. O dziwo, póki co jeszcze nie dostałem drzewka umiejętności V, co jest dla mnie trochę intrygujące. Mamy co? Jeden i drugi magazynek, menu główne. Bo chciałem nawet jako V bym sobie chciał trochę pograć, nie? Liczę na to, że kolejna misja umożliwi mi w końcu wejście w jego budki. Ale to się dowiem później. Dobra, tajne misje, co się odblokowało. Poza to, znaczy dobra, po prostu odblokowało się nowe rzeczy. Mamy tajne misje, czyli tą jedną zaliczoną już przez nas w tym odcinku. Ale tu jeszcze jest coś. Otchłań. Potwicz stero... Aha, czyli taki po prostu trening. Dla Nero. Bądź pewnie jest też dla Dantego i dla V. I pewnie dla Virgila. Galeria. Raport Nico. Raporty postaci. Aha, okej, to jest tak. Dobra, to myślę, może kiedyś ogarniemy jakiś taki bonusowy odcinek. Może na sam koniec misji. Sam koniec gry, może wtedy wam to wszystko pokażę. Taki bonusowy odcinek odnośnie lore wszystkich postaci. Ale co, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się trzecią misją fabularną. Widzę, że te misje są tak rozbudowane, że chyba w tej części nie uniknę tego, żeby takie dłuższe misje rozgrywać jedną na odcinek. Więc może będzie nawet więcej niż 10 odcinków ze zwykłej fabuły. Zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!